Dobra, jeszcze 5 minut. Siemandero. Dobra, robimy vloga z dnia mojego weekendu, kiedy jestem w szkole. Zarobisty pomysł, jak mam w ogóle 5 minut, żeby wyjść, a jeszcze nie jestem ani pomalowana, ani ubrana. Po prostu ja mam taki jakoś zapłon ostatnio, że nie mogę wstać z łóżka. Miałam wstać 7.30, a wstałam o 8.20, więc o 9.30 mam zajęcia, na szczęście dobrze, że blisko. A mam głowę, to jest najważniejsze. Bo troszeczkę się wstydzę nagrywać w szkole, no bo wiecie, bardzo dużo jest kamer i kamerzystów tam i po prostu troszeczkę mnie to denerwuje, że patrzę, co robię. No ale dzisiaj mam dużo zajęć, bo aż do 20.30 chyba, więc będzie co pokazywać, mam też masterclassa z wokalu, no zobaczymy w ogóle, czy jakie będą warunki do nagrywania, ale spędzicie weekend ze mną. Oczywiście ja zawsze, to jest moja tradycja, do szkoły jestem spóźniona, po prostu. I jak mieszkałam w Białymstoku, to nie spóźniałam się tak bardzo jak teraz. To jest niesamowite, że jak mieszkałam w Białymstoku, tak dużo kilometrów stąd, to ja zawsze byłam na czas, ale byłam pierwsza, a teraz jestem spóźniona zawsze. Do szkoły mam mniej więcej 10 minut, może 15 metrem. Ale trzeba jeszcze dojść, co nie? A zostało mi pół godziny. Teraz brewy sobie zrobię szybciutko. Ogólnie ja się nie maluję w ciągu dnia, ponieważ pracuję też na 9, muszę wstać i po prostu nie chcę się marnować czasu, to wolę sobie pospać dłużej niż malować się, więc od czasu do czasu warto, dlatego dzisiaj się bardzo mi zależało, żeby pomalować. Widziałam się, jeszcze pomazałam. Przecież jak macie, że jedno oko wychodzi zarąbiście, a drugie w ogóle nawet nie chce się maskarować. Ja tak mam, nie wiem dlaczego. Git czy nie git? Jest git. Moi drodzy, jestem oczywiście już spóźniona do szkoły, za 5 minut zaczynam, a dopiero idę na metro, więc fantastycznie. Ja nie umiem po prostu być na czas w żadnym miejscu, kiedyś tego pilnowałam bardziej i byłam punktualna, ale teraz tak nie jest, więc kurczę, nie wiem, co się stało po drodze. Pogoda jest przepiękna, a ja bym siedziała w szkole do 20.30. Cóż, takie sobie życie wybrałam. Mam nadzieję, że wybaczę, że się spóźnię, albo połowa też się spóźni. Bo my wszyscy tacy spóźnialscy jesteśmy, chyba tacy są artyści, po prostu. Jest zgrzyt, nie? Nagle to daje tobie rysę, która stwarza, tworzy twoją postać, która jest dużo bardziej ciekawa. No bo to tworzy to, że na zewnątrz możesz być taki nonszalantki jak i tak dalej, ale... Nagrywam vloga. Hello, siemaneczko, witam u was, słychać mordeczki. Co? Uwaga, wybieram teraz scenę. Wiesz, moim kanale. Czym mam być? Mogę być twoim kanarem. Tak? Taki ci z tego vlog wyszedł, że nie nagrywałam. Nagrywałam bardzo mało, to był bardzo trudny dzień. Ja trochę wyszłam wcześniej z zajęć, bo na jutro mam do przygotowania monolog na casting i oczywiście nie miałam ostatnio energii, żeby się tego nauczyć, więc będę się uczyła teraz. Dzisiaj, znaczy mam taki plan. Więc od razu jak zajdę do domu, pierwsza rzecz to jest monolog, a potem dopiero jakiś odpoczynek, cokolwiek. Jutro mam tylko jedne zajęcia i potem o 13 wracam do domu i troszeczkę pospędzę trochę czasu sama ze sobą, albo zostanę na próbę, sobie popróbuję piosenek, ponagrywam coś na Instagramie, jakieś wokale i to będzie tyle. Ale powiem wam, że jestem totalnie zmęczona od 9 na uczelni, wszystkie bardzo praktyczne zajęcia, no i dużo się dzisiaj działo po prostu. I też jestem dumna, bo udało mi się zaśpiewać piosenkę, niestety nie mogłam tego nagrać, ale ja zaśpiewałam piosenkę, która mi totalnie nie wychodziła, takie dosyć mocne dźwięki, a mi wyszła i jestem taka dumna z tego. Okej, mamy w ogóle inny dzień montażu tego filmu i powiem wam szczerze, że nagrałam tylko sobotę, jeszcze tak słabo jak teraz o to widzieliście. W niedzielę nic nie nagrywałam, bo źle się czułam i to był słaby dzień.
Pokażę wam kolejny weekend, no i tym razem nagrałam trochę więcej i miałam do pomocy moich cudownych ludzi z roku, więc zapraszam. Dzisiaj w takim trochę pośpiechu, bo oczywiście jak zawsze muszę być spóźniona do szkoły. Chcę się wam pokazać, mam nadzieję, że się uda, bo dalej się trochę wstydzę jeszcze nagrywać, jakby obok ludzi i... Dodatkowo u mnie w szkole jest bardzo dużo kamer i tak się krępuję, że ja też nagrywam telefonem, moją kamerą. No ale pokażę wam, no postaram się pokazać wam jak najwięcej. Chyba biegnę, bo zaraz się spóźnię. Weekend ze mną, yeah! Dla wspólnego bezpieczeństwa zawiadam o niedobrej sytuacji. 4 minuty. Fantastycznie. Są momenty, znaczy ja tak naprawdę nie mam wielu uwag. Są momenty, super robisz, zobaczcie jak fajne są te momenty, kiedy prawie mówisz, śpiewasz, ale prawie mówisz, ale są bardzo prawdziwe i to jest ładne. Tylko czasami ich nie rozumiem, bo jakby tak idziesz już do środka, że są niewyraźne, ok? Więc zwróć na to uwagę, żeby jednak docierały te słowa. Super się zaczęło, jakby od początku było wiadomo o co chodzi, bardzo, bardzo ładnie się jakby, wiesz, różnicujesz te wszystkie emocje, przechodzisz. Im jest więcej tych kolorów takich, takich drobnych zmian nawet, nie? Bo jakby ta piosenka jest o jednym, ale mimo wszystko dużo tam się dzieje. Jakby widzę, że jakby widzę jaki ty masz interes do załatwienia, widzę czego ty chcesz i to jest fajne. Tylko pierwsze, musisz zwrócić uwagę, żeby wszystko docierało. Ten moment, kiedy się wywaliłaś, jeżeli to przez emocje, to musisz nad tym panować, tak? Bo nie mogą cię wywalić emocje, to ty nad nimi panujesz. To my mamy tutaj się rozwalić, a nie ty. Okej? Jak bardzo, słuchajcie, to jest o tyle trudne, że to ma nas jakby dotyczyć bardzo emocjonalnie i jakby jak najbardziej stąd być zaśpiewane, ale to my musimy tym rządzić. To nie może nas
w żaden sposób wypierdzielić z piosenki. Tekst pomylił w trakcie, chyba jest świeży, więc też. Okej, to nie ma znaczenia. Siemanko, kochani, hello. Jesteśmy właśnie po pierwszych zajęciach. Trochę tam mogłam wam pokazać mniej więcej, co tam się dzieje. Zaraz mamy sceny. Gram scenę z Alicją i gramy scenę z filmu. Nietykalni. Nietykalni, ale zmieniłyśmy to na dwie babeczki, a nie dwóch chłopów. Więc będzie ciężko, jakby ciężko jest będzie trochę. Będzie ciekawie bardzo. Tak, bo na początku mówimy o stosunkach seksualnych i to bardzo czasami dziwnie brzmi, bo to trochę brzmi jak facet, a nie jak kobiety, więc to mnie zawsze Ale kobieta zastanawia. Też może mieć problemy. No tak, ale chodzi no nie, o nie takie nie, problemy, nie. problemy, wiesz. Ale oni nie wiedzą, o jakie się problemy dostaną. Chodzi. Nie wiem, jak. Nie. No i mam nadzieję, że będę mogła wam cokolwiek pokazać i tak. Idziemy, musimy się uczyć kwestii. Tak, działamy. Ale Alice pięknie zaśpiewała, wiecie? Bardzo pięknie. Ale co, on w domu nie mógł zostać? Czy chciał po prostu z tobą do pracy? Że nie powiem, ci Turcy są w porządku, bo jak wróci busy, że już nie wątpliwują tylko po prostu jak miałem sobie. Czy on jest taki reprezentacyjny z tym ksenofobią? Czy on na przykład, jak jesteście w tej grafie, teraz taki, że bardziej mówi, że ona słysza, czy mówi tak, żeby wszyscy słyszeli? Bo to szczeniaki na górę. Jakie zwierzę? Czyli cały czas pokazuje dużą brzuszę. Ej, ale spokojnie. Jeszcze trzeba się dzielić. Jeszcze. Przypomniała sobie, jak to było. Nie. Na koniec, na dzisiaj już koniec. Ale powiedz mi, ty tak naprawdę z tym uszami to działa? No, nie. Kiedy masz czerwone uszy, to znaczy, że jesteś... Nie, na trzy sobie Łukasz się powiedział. Trzy, cztery. Ej, stresujecie się? Trochę? Stresujesz się? A Łukasz, ty się stresujesz? Tak. A w ogóle co ci się dzieje, powiedz mi? Dzieją bardzo trudne rzeczy. Ja jestem martwiczkiem, jak się mam mięśnie. Takie mięśnie, nie? Ale to jest mięśnie i będziemy nagrywać teraz sceny. Ja jestem Tomkiem, ale w wersji damskiej. Czyli jestem Tomczycą? Tomczycą. Ostatnio mówi. Jest kajna klejda. Ale byś była brzydka, jakbyś była łysa. Minimalny, prawy rożek. Ja ci nagram początek. Witamy we vlogu Sandry. Cześć kochani. Witamy we vlogu Sandy. Tak mówimy. Idę podpiąć mikroporty, możesz coś powiedzieć ludziom. Dobrze. Dzisiaj nagrywamy scenę. Cześć Zubiu. No. Jeszcze dorobiły. Ja pierdzielę. Kurwa, jak będę siedzieć od do 23. Co nagrywamy? Co nagrywamy? Nagrywałyśmy scenę perspektywy. Tak, ja nie zrozumiałam, ale ona myślała, że ja to myślała, że ona jest odzała. Była. Nie było żadnej włoskiej. Była właśnie włoska. Szybko filmu. Video mode. Którzy w USA w największym skrócie pracują. To właśnie element plus. Baby.
Kiedykolwiek ci skłamałem? Nie wiem. Nie wiem. Znaczy, byś się tak nie zachowywała. Nie wiem już, co mam ci powiedzieć. Zawsze mówię ci sobie prawdę, więc zawsze. Nieprawda. Mam włoską. Ja. Próbuję ci powiedzieć, że to nie sama zdrada nie dotyka. Ale nie ma żadnej zdrady, nie było żadnej zdrady. Ale to co to nas świadczy? Co? Co to o nas świadczy? Że mamy coś mówiło? Jesteśmy zbyt młodzi, żeby być tak starymi. Za co pan, co? Dobra, kochani, ja też jestem w kinie, ponieważ chciałam wam pokazać, jak to wygląda warszawskie szkoły. O, trzeba. Świętujemy udaną scenę, idziemy sobie na Strażników Galaktyki. Moi drodzy, idziemy z tej strony Mister Sepkos, idziemy na Strażników Galaktyki, część trzecią. Jesteśmy chyba podjarani. Chyba to nie ta sala jest, wiesz? A może? Nie możemy się doczekać. Jest to sala. Na pewno to sala. Ciemno jest. Przepraszam za jakość, ale tak jest ciemno. No i idziemy. Jeszcze cieszymy bardzo. Jeśli chodzi o wczorajszy film, to po prostu płakałam 50 razy i był przecudowny i polecam wam, jeśli jest to w kinie i to oglądacie, po prostu mega film naprawdę. I dzisiaj mam kolejny dzień zajęć. Wczoraj było intensywnie i dosyć długo. Dzisiaj mam właśnie musicalowe przedmioty i tak. Mniej więcej pokażę wam, jak dam radę, jak one wyglądają. Na koniec jeszcze dodam, że tutaj mieliśmy zajęcia z tańca. Niestety, no nie chcę udostępniać naszej całej choreografii, bo to będzie niespodzianka i też z szacunku do choreografa. W taki oto sposób skończył się nasz dzień w Warszawskiej Szkole Filmowej. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Jeśli chcecie więcej vlogów ze szkoły, albo po prostu więcej vlogów, dajcie znać. Buziaki!